Pierwszy festiwal mąki w zabytkowym i nadal czynnym młynie przyciągnął do Siedlimowic prawdziwe tłumy. Swoje wyroby na suto zastawionych stoiskach prezentowali profesjonaliści i amatorzy. Kosztowało nas to 2 doby, ale mamy ze sobą rozmaite chleby, chleb kozi na kozim mleku z krwawnikiem na podmłodzie i mamy chleby żytnie, klasyczne, mąka 730 na zakwasie z złotym i brązowym lnem. Podajemy to również z serami naszej produkcji, z naszych gospodarstw. Są sery kozie, są sery farmerskie, krowie, jak również smalec z ekoświnki i pasztety, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy również ciasta do domowej roboty. Przyjęliśmy nasz wyrób, którym są chleby. Chleby są prowadzone na naturalnych kwasach. Są to receptury, które pochodzą od piekarzy naszych świdnickich. Trochę u nas ulepszane, udoskonalane, dlatego że się zmieniają czasy, zmienia się nasz produkt, także, ale cały czas pamiętamy o tym, żeby prowadzić je na naturalnych kwasach. Tyle gatunków chleba w jednym miejscu jeszcze pewnie nie było. Tym bardziej cieszy pomysłodawców festiwalu, czyli właścicieli młyna w Siedlimowicach, tak ogromne zainteresowanie zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Wielka duma i wielki zaszczyt, że jest akurat taka impreza, taka jak ta, czyli Dni Mąki, Festiwal Dni Mąki. I to jest pierwsza impreza w gminie Żarów, a nawet i w powiecie świdnickim. Bardzo się cieszymy, że tyle przyjechało wystawców do nas i z takimi asortymentami, zdrową żywnością, z piwem, z winem. Ceramika, kosze do chleba i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się cieszę, że w ogóle tyle jest ludzi zwiedzających i cały czas dojeżdżają. No i cieszę się również, że to jest właśnie w tym miejscu, w naszym pięknym młynie w Siedlimowicach, gdzie młyn jest zabytkiem, gdzie produkuje mąkę, ekologiczną mąkę, nie dodawane są żadne konserwanty, tylko to, co jest przywiezione od gospodarzy pszenica i mieli się to bezpośrednio od gospodarzy, nie dodawane, tak jeszcze raz powtarzam, żadne konserwanty, jest to mąka ekologiczna. No i co? I to jest robiona mąka na starych zabytkowych maszynach, które pochodzą z 1840 roku, gdzie cieszą się wielką popularnością odwiedzających. No i myślę, że dzięki tym maszynom, dzięki tym młynie odbywają się właśnie takie imprezy jak właśnie ta dzisiejsza. Mieliśmy niedawno też Dni Bacha, też było bardzo dużo ludzi. No i odbywa się to też również dzięki gminie Żarów, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi gminnemu centrum i wszystkich zainteresowanych, którzy pomagali, to bardzo dziękujemy. My jesteśmy wspierający. Już gmina, że tak powiem, swoje zrobiła, czyli zainicjowaliśmy wspólnie z konserwatorem zabytków uruchomienie tego obiektu. Dzisiaj to nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu współdziała, organizuje imprezy, współdziała z właścicielami. Widzę, że to się wspaniale rozwija, bo jest to kolejna impreza tutaj w tym obiekcie. Były imprezy dla dzieci, były koncerty bachowskie i oby tak dalej było, oby to rzeczywiście się rozwijało, kwitło i jak najwięcej imprez i przede wszystkim promowanie tego pięknego obiektu, bo obiekt jest niesamowity. Dla Państwa, którzy nie widzieli, tylko tak 2 słowa. Tu są wszystkie urządzenia są oryginalne, ponad 160-letnie, utrzymywane przez właścicieli cały czas pełnej sprawności technicznej. Wszystkie urządzenia są drewniane, łącznie z rurami, którymi ta mąka się przedostaje i jest to prawdziwa mąka, bez wybielaczy, czy bez konserwantów. Powiem tak, moje dziewczyny sobie nie wyobrażają pieczenia z czego innego niż z tej mąki siedlimowickiej. Oprócz możliwości zapoznania się z etapami produkcji mąki oraz spróbowania różnych rodzajów pieczywa i wypieków, zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez uczestnika programu MasterChef Kubę Łukaszonkę oraz w warsztatach ceramicznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Starsi mogli skorzystać z porad diabetyka. Ważnym punktem pierwszego festiwalu mąki był konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, zatytułowany Chlebowzięci.
Zwyciężczynią konkursu została Joanna Maślukiewicz. Jeżeli ktoś myśli, że musi mieć specjalne wyposażenie, aby upiec chleb, jest w błędzie. Moje chleby w początkowej wersji powstawały w najtańszym piekarniku IKEA za 300 zł, bez termoobiegu, bo tak się najlepiej piecze. Wystarczy mieć zakwas, dobrą mąkę, najlepiej taką właśnie prosto z młyna, z dobrego ziarna i w zasadzie wodę bieżącą i trochę soli. Trochę zapału i nawet nie trzeba mieć czasu, bo wydaje mi się, że chleb żytni jest idealnym chlebem dla osób, które może nie mają czasu. On można go zrobić w tak zwanym międzyczasie. A to jest już, to jest jeszcze pasja, czy to już jest praca, uzależnienie? Chyba wszystko naraz. Zawsze piekłam chleby, od kiedy pamiętam, może jak byłam dzieckiem, to nie piekłam, ale zawsze pasjonowało mnie pieczenie. Znajomi czasami nazywają mnie pani bułeczka, mam nadzieję, że nie ze względu na moje kształty. Właśnie teraz działamy z racji tego, że jeszcze prowadzę takie małe, hobbystyczne gospodarstwo kozie, więc pomału, mam nadzieję, może, że przerodzi się to w coś więcej niż tylko pasję.